Wieczór w telewizji w Polsce to taki lekko subiektywny przegląd tego, co się dzieje w kraju i za granicą z mojej perspektywy. I proszę państwa, należy odnotować, że co prawda zmienia się stosunek obecnie rządzących do tego, co się dzieje na polsko-białoruskiej granicy, ale słowo, przepraszam, nie pada. Co prawda niektórzy przyznają, że Prawo i Sprawiedliwość miało wtedy rację, mówiąc o ataku hybrydowym. Właśnie dzisiaj pan europoseł Marek Belka powiedział, że tak, wtedy PiS miał rację, ale my też mieliśmy rację. Ale to słowo nie pada i wszyscy mówią, że sytuacja się zmieniła. I pan Grzegorz Schetyna też usiłuje nam to wmówić. Proszę posłuchać. Inaczej wygląda wojna hybrydowa i zaangażowanie służb rosyjskich, żeby w tę granicę uderzyć. No ale wtedy też były agresywne zachowania niektórych. Ale nie aż tak. No proszę zobaczyć bardzo, jeśli chodzi o konstrukcję, strukturę tych, którzy przechodzili wtedy przez granicę, próbowali forsować polską granicę. Było dużo kobiet, sporo dzieci. Dzisiaj konstrukcja tych, którzy przechodzą, czy próbują przechodzić przez polską granicę, polsko-białoruską granicę, to są ludzie, którzy są bardzo dobrze zorganizowani. To są młodzi mężczyźni, agresywni, którzy tak naprawdę wygląda, że tworzą takie bojówki, które uderzają i w polskich strażników i żołnierzy, ale także demolują tę granicę. Pan Grzegorz Schetyna co prawda był kiedyś ministrem spraw wewnętrznych i administracji, ale to było kiedyś i nie przypominam sobie, żeby w czasie tego ataku hybrydowego, który zaczął się w 2021 roku, udał się na polsko-białoruską granicę i na własne oczy zobaczył te matki z dziećmi przedzierające się przez koncertinę. No ale ma pewno bardzo uważnie oglądał zaprzyjaźnione media, które taką narrację Polakom serwowały. Ale mamy w studiu ministra spraw wewnętrznych i administracji, który był w owym czasie ministrem spraw wewnętrznych, pan Mariusz Kamiński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, który startuje do Parlamentu Europejskiego. Panie pośle, to jak to było? Zmieniła się sytuacja, te matki z dziećmi, a teraz watahy szkolonych przez służby białorusko-rosyjskie osiłków? Witam pani redaktor, witam naszych widzów. Nie, sytuacja się kompletnie nie zmieniła. Wszyscy pamiętamy te najbardziej spektakularne, najbardziej agresywne działania ze strony no tak naprawdę białoruskich służb, rosyjskich służb specjalnych z wykorzystaniem nielegalnych migrantów. Myślę tu o listopadzie 2021 roku, czyli ten szturm na przejście graniczne w Kuźnicy, tak. Gdzie kilka tysięcy młodych, wysportowanych migrantów atakowało brutalnie, rzucając kamieniami, kijami, używając proc, używając do ataków na funkcjonariuszy. Na przestrzeni tych kilku lat, kiedy skutecznie obroniliśmy naszą granicę, mieliśmy kilkunastu rannych funkcjonariuszy i funkcjonariuszki. Mieliśmy kilka rannych funkcjonariuszy, które dostawały obrażenia od ciosów kamieniem. Ja z tymi funkcjonariuszkami osobiście się spotykałem, dziękowałem, wręczałem kwiaty, nagrody. Pan prezydent odznaczył funkcjonariuszy i żołnierzy rannych w tych wydarzeniach medalami za odwagę. Także tu sytuacja się absolutnie nie zmieniła. To oni udają, że wtedy nie widzieli tego, prawda? Widzieli jakiś mały teatr w postaci pierwszej grupy Afgańczyków, która dotarła do Usnarza na granicę, gdzie była mała dziewczynka z kotkiem, jakoby przybyła z Afganistanu z tym kotkiem, więc to była taka ustawka, teatr białoruski, który był tak skwapliwie podchwytywany przez ówczesną opozycję. Nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o liczby, one są podobne. Ten pierwszy moment, rok 2021, czyli od lipca, sierpnia po późną jesień, to były rzeczywiście bardzo duże ilości tych nielegalnych migrantów. Regularnie kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy wzdłuż naszej granicy usiłowało się przedostać. A tam tylko koncertina, nie było. Tak, a tam nie było nic, na początku nie było nic. Mhm. To była najbezpieczniejsza granica, bo reżim pilnował, prawda, żeby nikt nie przeszedł ani na Białoruś, ani nikt, żeby nie uciekł z Białorusi. I nagle, prawda, całkowicie decyzja polityczna, wykonanie służby specjalne, ale też kooperujący z międzynarodowymi grupami przestępczymi, które pewien etap podróży, prawda, do Unii Europejskiej organizowały. Także była to dramatyczna walka. Odnieśliśmy sukces. W tej chwili rzeczywiście dochodzi do pojedynczych sytuacji bardzo groźnych. Być może ma to związek z wyborami, że reżim specjalnie przed naszymi wyborami eskaluje pewne działania, czy one
są bardziej w czasie jakby do siebie zbliżone. Natomiast jakościowo nie ma żadnej różnicy. Absolutnie to cały czas byli młodzi, bardzo agresywni ludzie. W pierwszym okresie, kiedy zatrzymywaliśmy ich już po stronie polskiej i dokładnie sprawdzaliśmy, wielu z nich miało przeszłość w różnego typu bojówkach zbrojnych na Bliskim Wschodzie. Tam przecież przez szereg lat toczyły się różnego typu wojny, prawda, wojny domowe. I wielu tych ludzi miało zdjęcia jeszcze jakby z okresu, kiedy byli w mundurach, prawda, kiedy fotografowali się z bronią, więc są to ludzie wyszkoleni. Wiemy też, mieliśmy też informacje w tamtym czasie, a nawet nagranie zrobione przez jednego z naszych współpracowników ze szkolenia funkcjonariuszy białoruskich służb specjalnych, jak używać noża, jak zadawać ciosy nożem, żeby zadawać właśnie w bok, prawda, obok kamizelki kuloodpornej naszym funkcjonariuszom, żeby się nie bali, że nasi żołnierze i funkcjonariusze nie będą do nich strzelać z ostrej amunicji, żeby atakowali, więc mieliśmy nawet takie materiały. To byli ludzie szkoleni do takich działań właśnie agresywnych i to jest po prostu cynizm. Tak, panie ministrze, naprawdę. Ale wówczas, kiedy pojawiła się inicjatywa budowy muru, to ówczesna opozycja totalna była zdecydowanie i kategorycznie przeciw. Teraz mówią, że oni by to lepiej zbudowali, bo mur jest nieszczelny, bo wystarczy podnośnik, żeby to rozsunąć, że można się przez ten mur przedrzeć. No ale mur został wybudowany w 2022 roku, o ile dobrze pamiętam. Tak, no i mieli państwo 2 lata, żeby go uszczelnić. Dlaczego tak się nie stało? Znaczy tak, to jest bardzo solidna zapora. Jedno przęsło to jest waga około tony. Fundamenty przeciętnie 5 metrów, a w niektórych miejscach z uwagi na uwarunkowania terenowe kilkanaście metrów betonu w głąb. Jego rolą jest spowolnienie. Żaden mur nie będzie szczelny. Największy mur zawsze, jeżeli nie pilnują go efektywnie ludzie, prawda, można będzie przekroczyć w różny sposób. Proszę pamiętać, że temu murowi fizycznemu, tej zaporze fizycznej towarzyszy zapora elektroniczna. Tam jest kilka tysięcy kamer dziennych, nocnych, kilkaset kilometrów detektorów ruchu, kabli różnego typu. Także celem jest to, żeby szybko zidentyfikować grupę, która podchodzi, zobaczyć, w którym są miejscu, ile osób ewentualnie przychodzi i błyskawicznie dojechać. Daliśmy około 1000 nowych etatów na granicę wschodnią dla Straży Granicznej. Bardzo dużo nowoczesnego sprzętu, samochody terenowe, specjalne drogi dojazdowe. Czas reakcji jest 5 minut. Jak ja odchodziłem, to był 5 minut. Od momentu, kiedy jest próba przejścia przez naszą zaporę, szybka identyfikacja, bo są całodobowe dyżury w specjalnej sali monitoringu, prawda, więc od razu to wszystko widać. Odpowiedni sygnał do najbliższej strażnicy, natychmiast rusza grupa interwencyjna. Ale jak to się dzieje, panie ministrze, że ci ludzie są ranni? Rozumiem, no ten nożem zraniony żołnierz, no to na takim kiju, no rozumiem, że podszedł za blisko i zdołał go dosięgnąć ten imigrant. No ale tutaj rzucają konarami i tak dalej. Tak. Oni są bezbronni na tej granicy, nie mogą w żaden sposób reagować, boją się państwo, bali się wtedy państwo, nie wiem, jak teraz władze, że jakikolwiek incydent, który by okazało się, że ktoś po tamtej stronie granicy został ranny albo zginął, może wywołać jakąś bardzo brutalną reakcję ze strony reżimu Łukaszenki? Wszystkie procedury zostały tak przygotowane, żeby nasi funkcjonariusze mogli działać w sposób jak najbardziej zdecydowany, adekwatny do sytuacji. Są wyposażeni i w broń długą, już nie ma wychodzenia na patrole na zieloną granicę bez broni długiej i ostrej amunicji. Mają gazy łzawiące przy sobie, mają różnego typu sprzęt właśnie taki, który no, adekwatnie do sytuacji muszą interweniować. Oczywiście każdy z funkcjonariuszy i żołnierzy wie, że w sytuacji zagrożenia ich życia mogą i muszą wręcz użyć broni. Dobrze, skończmy ten temat, bo przecież kampania do Parlamentu Europejskiego trwa. Pan aktywnie uczestniczy w tej kampanii, czasami natykając się na różnego rodzaju przeszkody, na przykład w postaci pani posłanki Wcisło, która go atakuje, powiedziałabym wręcz fizycznie, ale pan teraz taki spot opublikował. Chciałbym, żebyśmy wspólnie razem z widzami go obejrzeli.
Nasi ojcowie, nasi dziadowie zapłacili wielką cenę krwi swojego życia, cierpienia za naszą wolność. Musimy o tym pamiętać, pamiętamy o tym. Nasze środowisko od lat zabiegało o dobrą pamięć, o kult dla żołnierzy niezłomnych, dla żołnierzy wyklętych, walczących do końca z komunistami o niepodległą Polskę. I między innymi o to są te wybory, żeby Polska zachowała swoją suwerenność we wspólnocie suwerennych państw w ramach Unii Europejskiej. Polska musi być niepodległa i będzie niepodległa. Również dzięki ofiarze tych wspaniałych ludzi. Im zawdzięczamy wszystko. No właśnie, suwerenność. Panie ministrze, bo te główne tematy kampanii, którą państwo prowadzą, to jest Zielony Ład, pakt migracyjny, euro, zagrożenie ze strony właśnie imigrantów, ale gdzieś w tle przecież tak jakby ukryta jest kwestia zmiany traktatów. A jeżeli te traktaty zostaną zmienione w taki sposób, w jaki sobie życzą ci najsilniejsi w Unii, to już nie będziemy się musieli martwić o to, że zostanie wprowadzony Zielony Ład, pakt migracyjny, bo oni wszystko to zrobią właśnie na podstawie tych traktatów. I tak. Pan w tym swoim spocie mówi o tej suwerenności. Tak, mówię o tym na wszystkich spotkaniach, żeby informować opinię publiczną, że ten proces budowy jednego scentralizowanego państwa europejskiego już ruszył. W listopadzie ubiegłego roku Parlament Europejski przyjął rezolucję, gdzie jest w tej rezolucji zawartych 267 poprawek do traktatów. Tak naprawdę to oznacza, że w bardzo wielu strategicznych, całkowicie sferach funkcjonowania państw, kompetencje państw narodowych i rządów narodowych będą przekazane do Brukseli. To jest pierwszy krok w kierunku zmiany traktatów. Mówimy tutaj o sferze bezpieczeństwa, o polityce zagranicznej. Ona ma być scentralizowana. O polityce klimatycznej. Wszystkie decyzje najważniejsze będą zapadały w Brukseli. O zarządzaniu granicami Unii Europejskiej. Czyli w naszym wypadku naszą najtrudniejszą, najbardziej niebezpieczną granicą wschodnią. Bruksela chce przejąć kontrolę. Chce zarządzać, chce ona określać, wedle jakich procedur ci ludzie mają przedostawać się na terytorium naszego kraju. Też jest mowa w tej rezolucji o obowiązkowym euro dla wszystkich państw członkowskich. To jest pozbawianie nas kolejnych sfer funkcjonowania państw narodowych i odbieranie nam suwerenności wprost. No, nie ma mowy o tym, żeby państwo uznać za państwo suwerenne państwo, które nie prowadzi samodzielnej polityki zagranicznej. Na Boga, jeżeli Unia chce scentralizować politykę zagraniczną, to będzie to miało bardzo daleko idące bardzo konsekwencje. Daleko. Wiedząc, jak była dotychczas prowadzona. Tak. Dziękuję bardzo. Pan poseł Mariusz Kamiński, poseł Prawa i Sprawiedliwości i kandydat do Parlamentu Europejskiego. Z jakiego okręgu? Z województwa lubelskiego. Województwo lubelskie, jedynka na liście. Życzymy powodzenia. Dziękuję bardzo za rozmowę. A my, proszę państwa, spotkamy się za parę minut. Proszę zostać z telewizją w Polsce.